Witamy w projekcie europejskim Surf Surfing. Celem projektu Surf Surfing jest przeszkolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie dbania o bezpieczeństwo danych osobowych online. Organizacja Inclusion Europe koordynuje projekt Surf Surfing oraz współpracuje z 4 innymi organizacjami z 4 krajów Unii Europejskiej: Włoch, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Nasz film przekaże Ci ogólne informacje, które powinieneś mieć na temat internetu oraz ryzyka związanego z mediami społecznościowymi. Poznaj Sandrę. Sandra to młoda kobieta z niepełnosprawnością intelektualną, która mieszka w mieszkaniu wspomaganym w Madrycie. Lubi logować się na Facebooka i rozmawiać ze znajomymi. I robi to prawie codziennie po pracy. Sandra to bardzo miła i przyjacielska osoba. Jej profil na Facebooku pokazuje jej osobowość. Sandra od niedawna ma konto na portalu, ale dodała już kilku przyjaciół i znajomych z pracy. Zaczęła też jednak otrzymywać zaproszenia od osób, których nie zna. Wiele z osób wysyłających zaproszenia to młodzi, atrakcyjni mężczyźni. Mniej więcej wiek Sandry. Dziewczyna dostała również 2 zaproszenia od starszych mężczyzn. Sandra uwielbia poznawać nowych ludzi i udzielać się towarzysko. Lubi rozmawiać ze wszystkimi, a więc bez wahania akceptuje zaproszenie. Od 2 dni Sandra rozmawia na facebookowym czacie z Adrianem, młodym mężczyzną, który wydaje się bardzo miły. Na swoim Facebooku Adrian zmieścił zdjęcie, które zrobił kobiecie topless podczas wakacji. Adrian zawsze komplementuje wygląd Sandry. Mówi jej, że jest piękna i że chciałby się z nią spotkać. Pewnego dnia prosi ją, by wysłała mu swoje zdjęcie topless, zupełnie jak tamto z wakacji. Sandra nie jest pewna, ale Adrian przekonuje ją, że przesyłanie takich zdjęć to zwyczajna sprawa. Mówi, że to dobra zabawa i że wiele dziewczyn tak robi. Tej nocy Sandra ma dziwny sen. W tym śnie robi sobie zdjęcie topless i wysyła je do Adriana. Następnie Adrian prosi ją, żeby rozebrała się przed kamerką internetową. Grozi Sandrze, że jeśli tego nie zrobi, roześle wszystkim znajomym jej zdjęcia topless. Sandra budzi się z płaczem. Sandra natychmiast dzwoni do Eleny. Elena to osoba, która wspiera Sandrę. Sandra wyjaśnia, co się stało i o co poprosił Adrian. Oraz odpowiada o tym, co jej się przyśniło. Sandra i Elena rozmawiają o niebezpieczeństwach wynikających z przesyłania zdjęć topless i innych nagich zdjęć nieznanym osobom. Elena myśli, że Adrian źle robi, prosząc Sandrę o przesłanie takich zdjęć. Elena włącza komputer i pokazuje Sandrze, jak usunąć Adriana ze znajomych na Facebooku. Potem Sandra usuwa pośród znajomych wszystkie te osoby, z którymi się nigdy nie spotkała. Pamiętaj, by zawsze stosować się do następujących porad. Bardzo ważne, byś widział, jak chronić się przed niebezpiecznymi w sieci. Nie akceptuj zaproszeń od nieznajomych osób. Dobrze się zastanów, zanim zamieścisz online jakieś informacje o sobie lub swoim zdjęciu. Nigdy nie rób tego, czego nie zrobiłabyś w rzeczywistości. Jeśli coś w sieci popsuło Ci samopoczucie, poproś o pomoc kogoś, komu ufasz. Media społecznościowe to świetny sposób na dzielenie się informacjami i kontakty ze znajomymi, rodziną i przyjaciółmi. Dbaj o swój wizerunek w internecie. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Nagranie zostało zrealizowane przy pomocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli chcesz obejrzeć inne filmy nakręcone w ramach projektu Selfie Surfing
jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, wejdź na stronę www.surfysurfing.eu.